Hej tutaj, Alessandro, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na 24 odcinek mojej serii z FMA 2014. Jak słyszycie pewnie dobrze, mówię do Was już z normalnego mikrofonu, już nie z tego mikrofonu, który został wbudowany w moją kamerę internetową. No, przyznam Wam szczerze oczywiście, że test nie wyszedł najlepiej i to się już więcej nie powtórzy, już więcej nie będę nagrywał filmów właśnie przy pomocy kamery internetowej. Oczywiście mówię tutaj o filmach z gier. Tak więc powracamy do starego systemu i tak już pozostanie cały czas. No i jesteśmy w 24 odcinku. Oczywiście nie jest zaskoczeniem to, że awansowałem do grupy mistrzowskiej. Dzisiaj przed nami spotkanie czwartej kolejki grupy mistrzowskiej. Gramy z ósmym zespołem tabeli, czyli Pogonią Szczecin. Pogoń Szczecin, ten zespół zajmuje oczywiście ósme, czyli ostatnie miejsce w tabeli ligowej grupy mistrzowskiej. Tak prezentuje się tabela po trzech kolejkach. Na razie zgromadziliśmy 31 punktów. Mamy na koncie jeden remis, jedno zwycięstwo, jedną porażkę. No i tracimy już bardzo dużo, bo aż 8 punktów do Lecha Poznań, no ale do drugiego Widzewa Łódź tracimy tylko 2 punkty. Wciąż oczywiście nie straciliśmy szans na Mistrzostwo Polski, ale po tych ostatnich nieco słabszych wynikach ta nasza szansa na Mistrzostwo została mocno, mocno ograniczona. No i rozpoczynamy oczywiście jak zwykle od terminarza. Tutaj widzieliśmy się ostatnio na spotkaniu przegranym z Lechem Poznań 2 do 4. Później kolejna porażka z Legią Warszawa. Był to mecz otwierający rozgrywki w grupie mistrzowskiej. 0 do 2 przegraliśmy z aktualnym wciąż mistrzem Polski. Następnie odegraliśmy się w meczu z Jagiellonią. Tutaj aż 5 do 1. Bramki Pazdana, Przybeckiego, który niestety doznał kontuzji w tym meczu, i Supowa. 2 trafienia także zaliczył Jesse Mahaja. No i tutaj straciliśmy niestety Miłosza Przybeckiego w tym spotkaniu. 4 miesiące, aż zerwany mięsień łydki. Niestety już w tym sezonie nie skorzystamy z naszego najlepszego prawoskrzydłowego w zespole. Następnie mecz wyjazdowy do Łodzi. Przepraszam, mecz oczywiście wyjazdowy do Gdańska na mecz z Lechią. No i tam całkiem dobry mecz, bardzo ciekawy, wyrównany, emocjonujący, trzymający w napięciu. No i na PGE Arenie zremisowaliśmy 2 do 2. No i niestety kontuzji doznał nasz kolejny zawodnik, tym razem Anzor Isupow, który również wyleciał ze składu 2 do 3 tygodni. Kontuzja naszego czołowego napastnika. No i niestety to oznacza, że Anzor Isupow nie zostanie w tym sezonie królem strzelców Ekstraklasy. No a więc tak przedstawia się sytuacja po trzech kolejkach rozegranych w grupie mistrzowskiej. Teraz mamy spotkanie z Pogonią Szczecin w ramach czwartej kolejki. No tutaj jak widzicie, te mecze ułożyły się nieco inaczej niż w poprzednim sezonie, gdzie tych najlepszych teoretycznie przeciwników podejmowaliśmy na własnym boisku. Tutaj jak widzicie, wszystkie te teoretycznie cięższe mecze gramy na wyjeździe, a te mecze, można powiedzieć, z takimi słabszymi przeciwnikami gramy przed własną publicznością. No i teraz musimy koniecznie sięgnąć po 3 punkty, jeżeli tutaj chcemy jeszcze nawiązać walkę z zespołami z czołówki, oczywiście zważywszy na to, że tutaj pierwszy Lech Poznań podejmuje na własnym boisku, drugi Widzew Łódź. No a więc tutaj już przechodzimy do tego spotkania. Pan Bartosz Frankowski będzie arbitrem głównym tego spotkania. No i zespół Michała Probierza, tak jak mówiłem, zajmuje ostatnie 8 miejsce w tabeli grupy mistrzowskiej. Jesteśmy oczywiście faworytem tego spotkania, no ale oczywiście musimy potwierdzić to na boisku. Wypadł składu, tak jak wcześniej mówiłem, Anzor Isupow. No i za bardzo mam teraz problem, bo nie wiem, kim go zastąpi. No, Kamiński jest w słabej formie, Pawłowski gra mało, tutaj widzimy bardzo słabe ogranie. No ale może damy szansę Kamińskiemu, który, no powiem szczerze, bardzo mnie zawodzi w tym sezonie niestety. Ostatniego swojego gola strzelił tutaj w sparingu, w meczu sparingowym ze Slawią Praga. No tutaj ogólnie ten piłkarz bardzo, bardzo nieskuteczny w tym sezonie. W zeszłym sezonie strzelał bramki. Tutaj widzimy, w niemal każdym meczu na boisku się pojawia wychowanek Wisły Kraków. No ale niestety niewiele wnosi do gry zespołu. Spójrzmy, słabe bardzo oceny. No i nie tego się spodziewałem na pewno po tym piłkarzu, zważywszy na to, że
Tutaj atrybuty ma całkiem niezłe, no ale tutaj widzicie, wszystko spada. No, coraz słabsza forma tego piłkarza. Słabe także jest jego morale. No a więc, no może przyznam szczerze, nawet tutaj wpuszczę Bartka Pawłowskiego, który ma dużo lepsze morale. Również gra mało, no ale jego atrybuty rosną. W przeciwieństwie do Kamińskiego. Kamińskiego posadzimy na ławkę. No i kogoś jeszcze musimy sobie tutaj ściągnąć. Albo z drużyny młodzieżowej, albo z rezerw, ponieważ Anzor Isupow kontuzjowany, wciąż pozostają kontuzjowani, Miłosz Szybecki oczywiście, a także Mateusz Długołęcki. Ci trzej piłkarze nabawili się niestety urazów w ostatnim czasie, no ale Mateusz Długołęcki już wkrótce powróci do składu. No i cóż, musimy sobie sięgnąć do drugiego zespołu, a raczej do rezerw, bo w drugim zespole nie mamy nikogo. O, może tego młodego Adama Dziółkę. Spójrzmy, 4 gwiazdki raportu, duży talent. A więc damy sobie go do pierwszego składu. Zastąpimy nim Anzora Isupowa na ławce rezerwowych. No i takie ustawienie sobie chyba zostawimy, a więc Mironow w bramce, dalej Tadrowski, Dragon, Pazdan, Pisani, Lejwa, Kamil Drygas, Salinas, Maciej Gajos, Jessim Mahaja i Bartłomiej Pawłowski w ataku. Mentalność ustawimy sobie kontrolę, styl gry zrównoważony, a więc tak jak było, polecenia, utrzymanie piłki, krótsze podania, wolne pole, zagrania na obieg, szersze pole gry, krótsze krycie i wyższe tempo. Ok, tutaj nic nie zmieniamy również. No i przechodzimy już do tego spotkania. Jeszcze oczywiście przydzielimy numer naszemu młodemu zawodnikowi, niech będzie 15. No i już spokojnie możemy sobie przejść do tego meczu. Pierwszy mecz w grupie mistrzowskiej na własnym boisku, jak widzieliście, bardzo wysoko wygraliśmy z Jagiellonią. Dobrze by było tutaj sięgnąć również po pewne 3 punkty w meczu z zespołem Pogoni Szczecin. Jesteśmy zdecydowanym faworytem tego spotkania. No ale w tym sezonie już niejednokrotnie tak się zdarzało, że byłem faworytem. No ale w ostatecznym rozrachunku meczów nie wygrywałem. Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. No tutaj troszkę nie za dobrze zareagowali moi piłkarze. Potraficie grać znacznie lepiej. No ogólnie w meczu ze słabszymi przeciwnikami ciężko tutaj o koncentrację, ciężko o motywację. No 3 piłkarzy tylko pozytywnie zareagowało. Ok, a więc rozpoczynamy spotkanie w ramach 4. kolejki grupy mistrzowskiej, gdzie podejmujemy na własnym boisku Pogoń Szczecin. Tadrowski i Salinas mają troszkę słabą kondycję, ale tutaj sobie na początku na to nie popatrzyłem. Uwaga, teraz atakują goście, zagranie do Araka, ale tutaj zbyt lekki strzał, aby zaskoczyć tym uderzeniem mojego młodego bramkarza Mironowa. Teraz od bramki rozpoczyna dużo bardziej doświadczony goalkeeper, czyli Radosław Janukiewicz. Teraz Mahaja nie dał rady dojść do tej piłki. Uwaga, jest niebezpieczny na naszym polu karnym, no i Melek, Dejan Melek w 21 minucie strzela nam bramkę. Niestety tutaj troszkę spóźnili się z interwencją moi zawodnicy. No i przegrywamy 0-1. Uwaga, kolejne dośrodkowanie. Uwaga, Kurowski, wciąż tutaj nie potrafimy odebrać piłki rywalom. Uwaga, jest Kurowski jeszcze raz, teraz świetne przejęcie. Jest Pawłowski. Pawłowski do tyłu, do Michała Pazdana, ten do Jessima Mahaj, Salinas. Salinas teraz stracił piłkę, Paragwajczyk. Piłka do Araka, Arak. Uwaga, ostry kąt i świetnie tym razem Mironow wybronił to uderzenie. No i Melek, strzelec bramki, dośrodkowuje. No i Luka Gusic, no i 0-2, a więc konsternacja tutaj na stadionie we Wrocławiu. Już 0-2 przegrywamy. No nie wiem, co się tutaj zupełnie dzieje z moimi zawodnikami. Gramy bardzo słabo. No tutaj tak naprawdę trudno wskazać. No Salinas gra słabo, ale ciężko mi tutaj jeszcze dokonywać jakichś zmian już w 30 minucie. Może damy sobie po prostu tutaj ofensywa, tutaj płynny. Tutaj damy sobie 2 schodzących napastników.
No i to chyba tyle, co na razie mogę zrobić. Nie chcę tutaj jeszcze wprowadzać drugiego napastnika zbyt wcześnie. Teraz Brian Leiva groźnie uderzył na bramkę Janukiewicza, ale bramkarz Pogoni poradził sobie z tym strzałem. Jeszcze dośrodkowanie Gajosa, ale bardzo, bardzo słabej jakości. No szczerze mówiąc, jestem tutaj zaskoczony moją słabą postawą moich zawodników, zważywszy na to, że tutaj z Jagiellonią graliśmy bardzo dobrze, a w meczu z Lechią również zagraliśmy niezłe spotkanie. Tutaj dobre przejęcie Leivy teraz, ładnie wywalczył tę piłkę. Spróbujmy, Lech gromi, widzę wasz 5-0. No, tak powinno się grać. Tutaj Lech pewnie zmierza po tytuł mistrzowski. No, a my tutaj wciąż walczymy o to drugie miejsce. No, ależ teraz fatalne zagranie Dragona, ale na szczęście złe zagranie do napastnika Pogoni. Teraz Pisani, przejmujemy piłkę. Do Jesse Mamahai, ten do Salinasa, Salinas do Pawłowskiego, Pawłowski słupek, ależ teraz była 100% okazja do strzelenia tutaj kontaktowego gola, ale Pawłowski bardzo, bardzo źle zachował się w tej sytuacji. No i niestety do przerwy bardzo wyraźnie przegrywamy 0-2. Tutaj oczywiście nie mogę być zadowolony z gry moich piłkarzy. No nie wiem dlaczego Valery Moronow zgaszony, myślał, że tutaj go pochwalę. No i tutaj na razie sobie zostawiamy tak jak jest, tutaj nic nie kombinujemy póki co z ustawieniem. No tutaj musimy zupełnie inaczej zagrać niż w tej pierwszej połowie. Przegrywamy 0-2. Mamy przewagę w posiadaniu piłki, no ale niestety niewiele z tego wynika. No i tutaj musimy sobie już to przeprowadzić, dwie zmiany. Wprowadzimy sobie Eriksena za Tadrowskiego i Polaka w miejsce Dragona, bo ci dwaj piłkarze mają już bardzo słabą kondycję. No, Pawłowski gra bardzo słabo, 6,3, a więc jego sobie też zmienimy już teraz. No, zwykle tego nie robię, nie dokonuję trzech zmian naraz, no ale w tym przypadku nie za bardzo mam wyjście. Tak więc no, trzy zmiany dokonane, mamy 30 minut na tutaj odwrócenie losów tego spotkania. No, 15 minut zaledwie pozostało. Mironow, daleki wykop, jest Eriksen, tutaj Polak, ale przejmują piłkę gracze Pogoni. Dobrze jednak Polak, świetnie odzyskał futbolówkę. Jest Salina, zagranie do Kamińskiego. Kamiński, ależ teraz miał sytuację. No i niecelne uderzenie tego zawodnika. No tutaj widzicie, ile znaczy dla mojego zespołu Anzor Isupow. Jak tutaj wygląda gra mojego zespołu, kiedy tutaj nie ma tego piłkarza na boisku, kiedy nie ma także Miłosza Przybeckiego. Chociaż w meczu z Lechią również go nie było i nie graliśmy wcale tak źle. No, Pisani słabiutko. No i niestety spora niespodzianka. No i po raz kolejny nie wygrywam, kiedy tutaj nagrywam mecz. Po raz kolejny przegrywam i to po raz kolejny na własnym boisku. Tym razem zespołem Pogoni 0-2, bardzo słaby mecz zagraliśmy. Tutaj oczywiście muszę agresywnie zareagować. No, Valery Moronow oczywiście niezadowolony, jak zwykle. No i cóż, kolejna porażka, która chyba już definitywnie pozbawia nas tytułu mistrzowskiego. Wciąż jeszcze oczywiście tutaj walczymy o drugie miejsce z racji tego, że Widzew bardzo wysoko przegrał z Lechem, który tym meczem już praktycznie zapewnił sobie tytuł mistrzowski. Tutaj nie ma dwóch zdań. No i cóż, przegrywamy po raz drugi tutaj w grupie mistrzowskiej. Tylko jedno zwycięstwo. No zupełnie inaczej było w zeszłym sezonie, gdzie nie przegrałem meczu tutaj po tym podziale na grupy. Teraz to troszkę się odwróciło. No i spójrzmy jeszcze raz na tabelę. Już goni mnie zespół Jagiellonii. Ma szansę mnie przegonić ta drużyna, jeżeli tutaj oczywiście wygra to spotkanie. Podobnie Lechia. Tutaj już czuję także oddech Legii Warszawa. No powiem szczerze, że mogę tutaj wylądować nawet na którymś z niższych pozycji, jeżeli tak słabo będę się prezentował jak w tym spotkaniu z Pogonią, które tutaj koniecznie trzeba było wygrać. Niestety tak się nie stało. No cóż, teraz w tym spotkaniu z Widzewem i w tym meczu z Miedzią muszę wziąć się w garść, zgarnąć 6 punktów, aby tutaj
zapewnić sobie pewną stabilizację w tabeli ligowej. No i my oczywiście zobaczymy się na ostatnim spotkaniu z Lechem Poznań. Wiem, że już nagrywałem dwa spotkania z Lechem Poznań, no ale oczywiście z racji tego, że jest to ostatnia kolejka w grupie mistrzowskiej, to warto pokazać to spotkanie. No i oczywiście jak co sezon podsumować wszystko to, co zdarzyło się w sezonie 2017-2018 w Śląsku Wrocław pod moim przewodnictwem. No i jeszcze jedna taka informacja. Kończy mi się kontrakt z zespołem Śląska. Nie wiem, czy on zostanie przedłużony. Tutaj spójrzmy może na zaufanie. No tutaj stabilność posady tak mniej więcej poniżej nawet połowy. Zarząd jest usatysfakcjonowany. No zobaczymy, jak to będzie, czy tutaj zarząd klubu z Wrocławia zdecyduje się przedłużyć ze mną kontrakt. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli nie, to oczywiście będziemy szukali jakiegoś nowego klubu. Jeszcze oczywiście pokażę statystyki moich zawodników. Tutaj średnia ocena, oczywiście dwaj kontuzjowani piłkarze, Anzor i Supow, Miłosz Przybecki. Ich brak było bardzo, bardzo widać w meczu z Pogonią. Maciej Gajos również. Tutaj król asyst w T-Mobile Ekstraklasie, 7-15, Michał Pazdan, Patryk Dragon, Bartłomiej Pawłowski, który bardzo słabo zagrał w tym meczu z Pogonią, Jesse Mahaja, również niewidoczny, Kamil Drygas, no to są póki co najlepiej spisujący się zawodnicy w moim zespole. Tutaj oczywiście najlepszym strzelcem Anzor Isupow. No i tak jak przed chwilką wspomniałem, on już tego swojego wyniku chyba nie poprawi, podobnie jak Miłosz Przybecki. No Anzor Isupow, piłkarz, którego na szczęście, to już mówiłem w poprzednim odcinku, udało mi się wykupić na stałe. Jesse Mahaja, tego piłkarza, również będę chciał wykupić na stałe, no ale 1,3 miliona wartości, całkiem sporo. Nie wiem także, czy w ogóle zgodzi się na przejście do takiego klubu jak Śląsk Wrocław. To się oczywiście okaże po zakończeniu sezonu. Mahaja 10 goli na koncie, Maciej Gajos 7, Brian Lejwa 5. Jeżeli chodzi o asysty, Maciej Gajos, Jesse Mahaja, a więc dwójka moich skrzydłowych w tym meczu z Pogonią. Bartłomiej Pawłowski również wysoko, 8 asyst, Kamil Drygas 6. Jeżeli chodzi o zawodnika meczu, to Miłosz Przybecki najczęściej zgarniał taką nagrodę. Anzor Isupow, czterokrotnie wybrany na gracza meczu. Patryk Dragon trzykrotnie. No i cóż, moi drodzy, to już chyba wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejny. Mam nadzieję, że moja forma się poprawi, że tak nie będziemy grali w kratkę. Te dwa mecze przydałoby się wygrać, no i powalczyć także tutaj z Lechem. No już chyba o prestiż, bo myślę, że nie będziemy mieli już szans na Mistrzostwo Polski. No ale chociaż powtórzenie z wyniku z poprzedniego sezonu to jest taki cel minimum, który sobie zakładam na te trzy ostatnie mecze. Na dzisiaj się już z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Przypominam oczywiście także o tym, że już wkrótce ruszy moja nowa seria z gry, którą wybraliście poprzez głosowanie pod moim vlogiem, pod moim drugim vlogiem. Na dzisiaj to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.